CryptoMasters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie. Karol z tej strony i przychodzę do Was jak co tydzień z nowym researchem nowego projektu. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich moich filmów, to zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wynajduję dla Was fajne projekty, dosyć ciekawe z silnymi fundamentami, które moim zdaniem jest warto lub nie warto zainwestować. Zanim zaczniemy, przypominam, że, że w miejscu na opis pod tym filmem znajduje się link do poradnika dla początkujących. Myślę, że są tam wszystkie potrzebne informacje, jakie powinieneś przeczytać, zanim zaczniesz interesować się kryptowalutami, co znacznie przyspieszy Twoją naukę. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o nowych filmach, o nowych researchach. To również w miejscu na opis pod tym filmem znajduje się link do listy mailingowej. Jeżeli zapiszesz się do niej, to będziesz otrzymywał powiadomienia o researchach szybciej niż będą one pojawiały się na YouTube. Także zapraszam do zapisu na listę, a także będziesz miał prawo do głosowania na następne researchy. Na początek pamiętajcie, że wszystkie dane, materiały, obliczenia, informacje znajdujące się w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna, a przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zalecam zrobienie własnego researchu. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić kolejny projekt do śledzenia cyklu produktu, by uwolnić się od podróbek. Mówię kolejny z projektów, ponieważ już omawiałem V-Chain oraz T-Food, który zajmuje się tym samym, Ponadto mamy też Walton Chain, który również zajmuje się tym problemem. Zacznijmy znów od problemu, jakim jest podrabianie produktów spożywczych. Mleko dla niemowląt. Dane chińskie pokazują pięciokrotny wzrost liczby dzieci chorych przez skażone mleko. Jest to artykuł z 2008 roku i możemy w nim przeczytać prawie 300 tysięcy dzieci zachorowało z powodu skażonego mleka w tamtym roku. Zwiększyło to również liczbę ofiar śmiertelnych z 4 do 6 niemowląt. Ponad 860 dzieci jest hospitalizowanych, z czego 154 to dzieci sklasyfikowane jako przypadki ciężkie. Pewien pekiński prawnik, który pomagał poszkodowanym rodzicom, powiedział, że nawet więcej zgonów mogło być nieuwzględnionych, ponieważ rodzice ich nie zgłaszali. A tutaj mam taki artykuł z 2016 roku, który mówi, że wyśledzono tysiące podrobionych puszek mleka. Podróbki są oznakowane jako produkty Similac, które są własnością amerykańskiej dużej i renomowanej firmy, jednego z największych producentów mieszanek dla niemowląt w Chinach. Kolejny przykład to kosmetyk. Jak możemy przeczytać na Global Times, ponad 40% produktów kosmetycznych zakupionych za pośrednictwem zagranicznych stron internetowych w 2017 roku okazało się podróbkami. Główny problem był taki, że te kosmetyki nie nadawały się do użytku, a zwroty były często niemożliwe. Jeśli chodzi o towary, które mogłyby zostać zwrócone w ciągu 7 dni bez powodu, 62% badanych produktów zakupionych na tych platformach w rzeczywistości nie obsługiwało takiej usługi. Ponadto konsumenci na ogół nie decydują się na zwrot towarów ze względu na wysokie opłaty transportowe i podatkowe. Każdy wie, że podróbki w Chinach zdarzają się częściej niż oryginalne produkty. Jest to naprawdę bardzo, bardzo duży problem w tym kraju. Projekt, który dzisiaj Wam przedstawię, to Tael. Jest on na giełdach od grudnia 2017 roku, wcześniej nazywał się Wabi i jest to projekt z Singapuru. Od razu trzeba zaznaczyć, że mają oni dwa główne produkty, wcześniej Wabi, teraz TAEL na platformie Ethereum. Jest to token użytkowy, pomimo tego, że po rebrandingu nazwa została zmieniona na TAEL, to ticker tokena w dalszym ciągu nazywa się Wabi. Oraz mamy Wolmai, który teraz nazywa się TechRock. Ich własny blockchain jest to kanał detaliczny, na którym jest używany WABI. Rebranding odbył się w grudniu 2018 roku. Wcześniej logiem WABI była taka rozplaszczona żaba, teraz to logo w sumie nie wiem co przypomina, kwadrat w kółku. I podstawowe pytanie, jak robiłem ten research, które sobie zadałem: to jeżeli mają oni swój własny blockchain, to dlaczego token Tile WABI dalej jest na platformie Ethereum? Jest to dosyć dobrze przemyślane z racji tego, że twórcy uderzają głównie na rynek chiński na ten moment, a dobrze wiemy jaki jest stosunek Chin do kryptowalut. Już wyjaśniam o co chodzi. Tael jest to projekt kryptowalutowy, który można swobodnie wymieniać na giełdach. Techrock jest to platforma sprzedaży oraz śledzenia produktu na blockchain, który nie ma swojego tokena. Z powodu chińskich przepisów i kontroli kapitału punkty lojalnościowe lub żetony używane w handlu nie mogą być przedmiotem bezpośredniego obrotu na giełdzie. Ma to na celu zapobieganie potencjalnemu kapitałowi wypływającemu z Chin bez nadzoru i regulacji. Aby zachować zgodność z tymi zasadami i przepisami ze względów prawnych zespół stworzył punkt lojalnościowy, który jest połączony z tokenem TL 1 do 1. Ten punkt lojalnościowy na sieci TECROC to SHIFEN. Punkty lojalnościowe SHIFEN, tak jak WABI, są nagrodami na sieci TECROC za zakupy. Za każdy zakup kupujący po zeskanowaniu etykiety RFID kupujący otrzymuje 10% zwrotu. Wabi jest używany wszędzie poza Chinami, a Shifen w Chinach. E, tutaj możemy zobaczyć główne różnice między TAEL tokenem Wabi a Shifen. TAEL jest tylko i wyłącznie na giełdzie Binance. Shifen nie jest listowany na żadnej giełdzie, nie można nim tradeować. Shifen zawsze będzie wynosił 1 Wabi. Jeżeli zamienisz łabi na Shifen, to łabi, tyle ile zamieniłeś łabi, są one zamrożone. I dopiero kiedy pozbędziesz się Shifen, te łabi będą odblokowane. Na jakim są blockchainie? TAIL jest tokenem ERC20, czyli na platformie Ethereum. Shifen jest na macierzystej sieci Tecroc. TAEL możemy przesyłać między sobą, na giełdy, na portfele, jak tylko chcemy. Shifen można przesyłać tylko między konsumentami bądź firmą Tecroc. Z racji tego, że Tael jest na Ethereum, koszt jego wynosi od 5 centów do 50 centów, a Shifen jest całkowicie za darmo. Tael możemy swobodnie wymieniać na waluty Fiat. Shifen w żadnym wypadku nie możemy wymienić na pieniądze. Za to Shifen możemy wydawać na zakupy dalej na sieci Tecroc. Tak jak już mówiłem, Tael jest akceptowany na całym świecie, prócz Chin, a Shifen tylko i wyłącznie w Chinach. I jakie aplikacje musimy mieć do trzymania tokena? Jeżeli chodzi o TAEL, to oczywiście wszystkie portfele obsługujące ERC20 tokens, a jeżeli chodzi o Shifen, jest do tego specjalna aplikacja TechRock App. Oprócz tego, co jest wymienione tu w tabeli, warto dodać, że Wabi, czyli TAEL, można swobodnie wymieniać na Shifen, ale Shifen na Wabi już nie. Ta architektura blockchain pozwala utrzymać relacje 1 do 1 między tokenami TAEL a punktami lojalnościowymi SHIFEN, jednocześnie przestrzegając chińskich rządowych zasad i przepisów. W styczniu tego roku firma TechRock zamówiła 300 tysięcy etykiet RFID i jest to jak dotąd największa partia zamówień etykiet. Tak duże zamówienie, jak możemy tu przeczytać, zmniejszyło koszt wyprodukowania jednej etykiety aż o 80% co jest bardzo ważnym elementem, ponieważ jeżeli te etykiety będą drogie, to ciężko będzie przekonać producentów do korzystania z nich. Tutaj powyżej możemy zobaczyć jak wyglądają te etykiety. Oczywiście tak jak w innych projektach do śledzenia cyklu produktu są one jednorazowe, nie ma możliwości ich skopiowania czy przeklejania na inny produkt, po zerwaniu etykiety jest ona całkowicie bezużyteczna. Jeżeli chodzi o aplikację Tekro, o której wcześniej wspominałem, to na samej tej aplikacji jest już zarejestrowanych 58 produktów dla niemowląt, 25 suplementów, 28 kosmetyków oraz 12 produktów dla matki i dziecka. Jest to ich oficjalna strona talpay.com. Polecam ją przejrzeć, jest tu bardzo dużo informacji. Jak zjedziemy sobie tu trochę na dół, to możemy zobaczyć statystyki używania tokena. I jak możemy tu zobaczyć, konsumenci używający tokena w aplikacji jest ich prawie 10,5 tysiąca, a użytkowników hodlujących token WABI jest ich prawie 14 tysięcy. Biorąc pod uwagę populację kraju, jakim są Chiny, jest to bardzo mała liczba, ale jest to znak, że projekt powoli się przyjmuje w rzeczywistym świecie. Na wykresie możemy zobaczyć, jak rośnie użyteczność tokena i jest naprawdę imponujące tempo. Od marca tego roku wzrost jest ponad 7-krotny. Tak jak możemy tu zobaczyć, na początku marca tego roku hodlerów tokena TL było 13,5 tysiąca, a konsumentów używających go w aplikacji Tekrok było niecałe 1,5 tysiąca. I na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, jest prawie 14 tysięcy hodlerów i prawie 10 500 konsumentów używających tokena. Jeżeli w dalszym ciągu wzrost będzie utrzymywał się na poziomie 7 razy na pół roku, to za pół roku powinno być około 80 tysięcy konsumentów korzystających z tokena TAEL. Przypomnijmy, że używanie go na aplikacji Tekrok jest to właśnie to, do czego ten token został stworzony. I tu, jak zjedziemy trochę niżej, mamy również wykres transakcji i jak możemy zobaczyć też od marca tego roku jest on cały czas w trendzie wzrostowym. Bardzo mi się podobają takie wykresy. Jest to dobry znak że projekt się rozwija i że projekt się przyjmuje. Na łabi czy też Tael również można tworzyć masternody. Nie będę się zagłębiał w ten temat bo nie jestem specjalistą od tworzenia masternodów ale mogę pokazać wam taką stronkę którą znalazłem. Aktualnie mamy 8 rodzajów masternodów. Pierwszy, ten najniższy można utworzyć już od 5000 Łabi, a najwyższy od tysięcy Łabi. I jak zjedziemy tutaj trochę na dół, to mamy kalkulator tworzenia nodów, który łatwo wyliczy nam profit, jaki będziemy otrzymywać. Przy stakeowaniu 6000 Łabi zapłacimy przy obecnej cenie niecałe 7,5 tysiąca dolarów. Dziennie będziemy zarabiać niecałe 2 dolary, tygodniowo niecałe 13 dolarów, miesięcznie lekko ponad, ponad 56 dolarów i rocznie 674 i 38 centów. Po szybkim przeliczeniu możemy sprawdzić, że jest to około 9% w skali roku. Także jest to dosyć dobry wynik, jeżeli chodzi o stajkowanie. Przejdźmy teraz trochę do tokena TAL, ticker Wabi. Na dzień dzisiejszy kosztuje on niecałe 14 centów i jest on na lekko ponad 2% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Market cap projektu jest bardzo niski: jest to niecałe 8 milionów dolarów, dzienny wolumen 510 tysięcy. Aktualna ilość monet w obiegu jest to 57, lekko ponad 57 milionów tokenów łabi, a całkowita ilość monet w obiegu ma to być 100 milionów tokenów łabi. Na dzień dzisiejszy jest on 343 w rankingu CoinMarketCap. Jak zobaczymy sobie na wykres, to na początku wejścia tokena na giełdę mieliśmy dosyć wielkie boom. Jego maksymalna cena wynosiła tam prawie 5 dolarów. Zobaczmy. Tak, all time high jest prawie 6 dolarów, 5 dolarów 86 centów. Później cena już zaczęła tylko spadać, zresztą tak jak w większości innych projektów kryptowalutowych, ale od około sierpnia 2018 roku ta cena jest praktycznie stabilna. Ona cały czas wahała się w granicach 15 centów. Tu mieliśmy dosyć, dosyć duży wyższał nawet na, na 50, niecałe 50 centów w kwietniu tego roku. Było to spowodowane uruchomieniem aplikacji. Token Wabi niestety możemy kupić tylko na Binance, Kyber Network oraz Idex. Z jednej strony trochę dziwi mnie, że projekt, który jest od grudnia 2017 roku na giełdach, jest on tylko na trzech giełdach, ale z drugiej strony jest to dosyć duże prawdopodobieństwo, że jeżeli Wabi, Tael będzie wchodził na inne duże giełdy, to możemy... Dosyć ładnie na nim zarobić. Największy wolumen, bo ponad 80% jest oczywiście na Binance w parze z Bitcoinem. Jeżeli chodzi o IDEX, jest to znikomy wolumen, tak samo zresztą z giełdą Kyber Network. Jeżeli chodzi o ICO projektu, to było ono od listopada do grudnia 2017 roku. Nie wiem dlaczego tu jest tylko dwa dni ICO, a ICO trwało prawie miesiąc. Hardcap, czyli kwotę jaką chcieli uzbierać w ICO to 11,5 miliona i przeznaczyli oni na to 46 milionów tokenów łabi i każdy token kosztował 25 centów. Oczywiście udało im się zebrać Hardcap. Tu powyżej możemy zobaczyć dystrybucję tokena i tak jak widać, w publicznej sprzedaży było 46% tokenów. Tokenów zamrożonych tylko dla użytkowników jest 35%. Rezerwy firmy to 11%. Dla teamu zostało 8% tokenów. No, dla teamu nie jest to dużo, ale weźmy pod uwagę też, że jest 11% rezerw dla firmy. Łącznie daje to 19%, a to już jest trochę inna kwota. Biorąc pod uwagę, że token przy ICO kosztował 25 centów, a all time high było prawie 6 dolarów. Co znaczy, że inwestor w ICO, jeżeli sprzedał swoje łabi na szczycie ceny, to pomnożył swój kapitał 23-krotnie. No, jest to dosyć dobry wynik. Jeżeli chodzi o portfele, gdzie możemy trzymać token Labi, to tak jak mówiłem, jest to token ERC20, możemy go trzymać na każdym portfelu obsługującym Ethereum, takich jak MyEtherWallet, Wallet, Metamask i tym podobne. Przejdźmy trochę do timu projektu. Wielu liderów TechRock ma silne doświadczenie w doradztwie w zakresie zarządzania. I obejmuje kilka ekspertów w dziedzinie towarów konsumpcyjnych. Na tej stronie internetowej znajduje się 7 głównych członków zespołu, a poza nimi jest pięciu innych i są oni wymienieni w whitepaperze. Zespół jest bardzo mały, nie jest doświadczony w tematyce kryptowalut, ale pamiętajmy, że jest to projekt zarządzający łańcuchem dostaw, a w tym temacie mają oni doświadczenie. I jak tu możemy zobaczyć Aleksander Busarow, CEO Współzałożyciel, były konsultant McKinsey. Dyrektor sprzedaży w wiodącym producencie mieszanek dla niemowląt. Kierownik rozwoju projektu dla firm z Rosji i Chin. Jako niezależny doradca. Absolwent London School of Economics. Następnie Jarosław Bieliński. Współzałożyciel, były konsultant w Bain. Business Development Manager w LP Amina. Bogate doświadczenie w dobrach konsumpcyjnych. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego i London School of Economics, biegle władza chińskim mandaryńskim. Następnie Edward Tsang, jest to CTO, doświadczony lider w rozwoju systemów iOS oraz Android, zarówno dla aplikacji B2C, jak i B2B, entuzjasta blockchain i IoT z informatyką na Uniwersytecie Eldman Shanghai, kierujący PR firmy i marki Całej agencji. 13 lat doświadczenia na różnych stanowiskach, w tym szefa rozwiązań, dyrektora zarządzającego i dyrektora generalnego China. Zespół jest bardzo mały, ale doświadczony i wykształcony. Są oni doświadczeni, tak jak już mówiłem, nie w tematyce kryptowalut, ale w dziedzinach, nad którymi faktycznie pracują, czyli łańcuch dostaw, sprzedaż i rozwoje projektów. Wszyscy członkowie mają profile na LinkedIn. Także spokojnie można wejść i wszystkich sprawdzić. Ja wszedłem, posprawdzałem, wszystko się zgadza, to co tu jest opisane. I jeżeli chodzi o społeczność projektu, to jak zjedziemy sobie na dół ich strony, mamy profile na reddicie, twitterze, medium oraz grupę na telegramie. I tak jak możemy zobaczyć społeczność ta L jest bardzo mała, tylko 8 tysięcy użytkowników na reddicie, followersów na twitterze 36 tysięcy, na medium jedynie półtora tysiąca oraz 7000 osób na telegramie. No społeczność Tail jest naprawdę bardzo, bardzo mała, ale jeżeli chodzi o partnerów, to jest ich dosyć sporo. Jak można się domyślić, są to głównie firmy zajmujące się produkcją żywności dla niemowląt, kosmetyków oraz suplementów diety. Wśród nich możemy zobaczyć znane firmy takie jak A2, jest to firma produkująca mleko dla dzieci, HIP, jest to również dosyć znana firma produkująca mleko i odżywki dla dzieci. Nutrilon, Natural, Swise oraz Blackmores. I trzeba dodać, że są to nie tylko firmy współpracujące, ale również marki, które już sprzedają swoje produkty z etykietami firmy Techrock. Trzeba tu nadmienić, że wszystkie siedziby tych firm współpracujących są w Chinach, także rynek współpracy głównie. Zamyka się na, na Chinach. Teraz powiem trochę na temat konkurencji. Można by, to, można by tu wiele mówić. Są już projekty, tak jak mówiłem na samym początku, jak WeChain czy Walton Chain, t ale wszystkie te nieznacznie się od siebie różnią. Poza tym, rynek konsumencki na świecie jest na tyle duży, że spokojnie takich firm może być więcej niż jedna, a i tak nie obejmą całego tego rynku. Dlatego nie martwcie się tu za bardzo konkurencją. Tutaj liczę tylko na to, że Łabi i będą dalej iść tym tropem, co idą. Oni cały czas wyprzedzają swój roadmap, cały czas bardzo dobrze sobie radzą z pozyskiwaniem nowych partnerstw i mam nadzieję, że takie tempo progresu u nich pozostanie. Standardowo na koniec przejdziemy do podsumowania projektu w postaci mocnych i słabych stron. Zaczniemy od minusów projektu. Minusem jest na pewno mały zespół. Mają oni zaledwie 7 osób plus, plus 5 osób doradzających. Biorąc pod uwagę na jaką skalę zaczynają oni działać, jest to naprawdę bardzo, bardzo mały zespół. Mam nadzieję, że zaczną oni poszerzać ludzi pracujących nad tym projektem. Chiny. no Wszyscy znamy stosunek Chin do kryptowalut. Tutaj TAEL bardzo dobrze sobie poradził z tym, że zrobili punkty lojalnościowe, które są 1 do 1 z Wabi z tokenem. Ale dalej musimy mieć na uwadze, że Chiny bardzo nie lubią kryptowalut i banują je na każdym kroku, jakim tylko mogą, dlatego tutaj mam pewne obawy. Token na Ethereum, pomimo tego, że mają swój własny blockchain, dalej mają token na Ethereum i nie za bardzo chcą go przenosić. Trochę nie rozumiem takiego podejścia. Wydaje mi się, że lepiej byłoby odejść całkowicie od innych platform i wszystko tworzyć na swojej. Koszt etykiet jest tu na pewno minusem. Etykiety nie są tanie, pomimo tego, że obniżyli oni koszty o 80%. W dalszym ciągu ten koszt jest dosyć spory. A weźmy pod uwagę, jeżeli mają nałożyć na kilkaset następnych produktów, to firmy będą musiały ponieść dosyć duże koszty. I czy firmy będą chciały ponosić takie koszty? No, tego nie wiem. Giełdy. Tak jak mówiłem, Wabi jest dostępne tylko na Binance. W sumie tylko na Binance możemy kupić. Jest tam jeszcze IDEX i Kyber Network, ale na tych giełdach praktycznie w ogóle nie ma wolumenu. I się właśnie zastanawiam, dlaczego on jest umieszczony tylko na Binance na razie. No, zobaczymy w przyszłości. Może jeszcze jakieś duże giełdy wylistują token Wabi. Do plusów projektu na pewno możemy zaliczyć doświadczony zespół. Pomimo tego, że zespół zaliczyłem do minusów bo jest on bardzo mały, to tu ze względu na jego doświadczenie mogę zaliczyć go też do plusów. Bardzo mi się podoba doświadczenie tego zespołu i jestem pewien, że wiedzą oni nad czym pracują. Mają już działający produkt, Ta aplikacja TechRock ma już wiele produktów, coraz więcej ludzi w Chinach zaczyna go używać, także tu na pewno jest to bardzo duży plus tego projektu. Postęp. Tutaj mam na myśli wyprzedzanie swojego roadmapu. Bardzo mi się podoba jak działają. Wszystkie wcześniejsze kamienie milowe jakie mieli w założeniach zostały spełnione. Także tu bardzo mi się podoba to w tym projekcie. Adaptacja. Prawie całe Chiny już korzystają z aplikacji TechRock. Coraz więcej osób zaczyna kupować przez tą aplikację i im więcej ten projekt będzie rozszerzał swoją społeczność tym więcej ludzi będzie używało tej aplikacji. Jestem praktycznie przekonany, że ta aplikacja się przyjmie, jeżeli już się przyjmuje w tak dużym tempie. To wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do adaptacji tego projektu. Regulacje z Chinami. Pomimo tego, że Chiny również uważam za minus, to tutaj podejście twórców do Chin bardzo mi się podoba, ponieważ stworzyli oni taki mini ekosystem, który z jednej strony jest projektem kryptowalutowym, a z drugiej strony. Działa ze wszystkimi prawami i regulacjami na temat kryptowalut, kryptowalut w Chinach. Także te punkty lojalnościowe nie są na darmo tutaj dodane na ich sieci macierzystej. Problem i rozwiązanie. To jest kluczowy plus tego projektu, tak jak każdego innego, którego przedstawiam. Nie lubię projektów, które mają wymyślony jakiś problem, bądź nieudolnie rozwiązują problemy innych, na przykład projektów. Powiedzmy, Ethereum jest za wolne. To zrobimy projekt, który działa trochę szybciej, i tyle. I mamy kolejną platformę, jedną z 700. Tutaj problem jest bardzo duży: podrabianych produktów i jest bardzo dobre rozwiązanie na ten problem. Także trzymam kciuki za ten projekt. Ciekaw jestem, jakie wy macie zdanie. Widziałem, że parę razy w komentarzach pod ostatnimi filmami pojawiło się, żebym zrobił research wabi. Ja bardzo długo obserwuję ten projekt, praktycznie od samego początku i mam go w swoim portfolio. Wam nie powiem, czy macie go kupić, czy macie kupić teraz, czy później. Każdy podejmuje swoje decyzje inwestycyjne samodzielnie. Ja wierzę, że to będzie działać, zwłaszcza że ta adaptacja w tym projekcie cały czas rośnie. Przypominam wam, żebyście zapisywali się na listę mailingową. Link do listy jest umieszczony w opisie pod tym filmem. Będziecie po zapisaniu się na tą listę otrzymywać powiadomienia o researchach szybciej, jak i będziecie mieli prawo do głosowania na następne projekty. Oraz również przypominam wszystkim osobom, które dopiero zaczynają swoją historię z kryptowalutami o stworzonym poradniku przeze mnie. Jest to poradnik dla początkujących, jest on całkowicie za darmo i wierzę, że na pewno ułatwi Ci wejście w ten świat kryptowalut. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć.